Przed chwilką zapukał do mnie pan listonosz. To jest w ogóle bardzo dziwne, że on zapukał bezpośrednio do drzwi, bo zwykle zostawia awizo na dole, nawet nie fatygując się na górę. Nie wiem, czy wasi też tak robią. Mimo że jesteście w domu przez cały dzień, to nagle pod koniec dnia znajdujecie w skrzynce awizo z adnotacją, że nie zastaną. No chodź tutaj. Przywitaj się z ludźmi. Z Czarnego dostałem książkę Niny Witoszek, Najlepszy kraj na świecie. To jest zbiór esejów, powiedzmy esejów, trochę z elementami reportażu, o Norwegii. Nina Witoszek mieszka w Norwegii, wykłada na Uniwersytecie w Oslo, jest profesorem historii kultury. Tutaj jest napisane na tylnej okładce, że Nina Witoszek wkłada kij w mrowisko politycznej poprawności. No zobaczymy. Bardzo sympatycznie wyglądająca książka. Fajne wydanie, twarda okładka, ładne kolory. Jakbym miał oceniać po okładce, no to tak 9 na 10. Ale przed chwilką zapukał do mnie pan listonosz. To jest w ogóle bardzo dziwne, że on zapukał bezpośrednio do drzwi, bo zwykle zostawia awizo na dole, nawet nie fatygując się na górę. Nie wiem, czy wasi też tak robią. Mimo że jesteście w domu przez cały dzień, to nagle pod koniec dnia znajdujecie w skrzynce awizo z adnotacją, że nie zastaną. Tak się nie robi, Poczta Polska. No, ale tym razem pan listonosz przyszedł i przyniósł mi... Ta-dam! Książki, magazyn do czytania. Ostatnie wydanie w formie kwartalnika od stycznia 2018 roku. Książki będą dwumiesięcznikiem. No i co tutaj mamy ciekawego? A, tutaj jest to słynne zestawienie 10 najlepszych książek roku. No, przeczytam wam pierwszą trójkę, a po resztę odsyłam do książek. Miejsce trzecie. Pamięć Petra Nadasza. Jest recenzja na blogu, możecie ją znaleźć. Miejsce drugie. Marcin Wicha, Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Też jest na blogu, też możecie znaleźć recenzję. Aha, Nadasz to jest powieść. Wicha to jest, powiedzmy, esej, ale to jest taka powieść, powiedzmy, autobiograficzna. I miejsce pierwsze. Zgiełk czasu. Julian Barnes. Brytyjczyk, więc chyba Barnes czyta się jako Barnes? Mamy też taki artykuł z koleżanką z YouTube'a. 7 prezentów z potworem gender od Natalii Szostak. Pozdrawiamy całą krótką przerwę i zachęcamy do oglądania ich kanału. Julian Barnes. Barnes. O, a tutaj coś dla taty znalazłem. Marek Wieńczyk pisze o książkach o Indianach. Także książki. No, więc to tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie kciuka tutaj pod filmikiem. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie kanał. I chyba tyle. Trzymajcie się, do następnego razu.